Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem TheUrhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Yandere Simulator. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem wbiliście naprawdę mega dużo lajków, mega dużo komentarzy i tym samym pokazaliście, jak bardzo chcieliście i czekaliście na kolejny odcineczek z Yandere Simulator. Zatem wracamy sobie z taką serią, którą porzuciłem bardzo dawno temu, a mianowicie z challenge'ami. Moi drodzy, wybrałem sobie parę challenge'y, jak również w trakcie tego odcinka będę też wybierać inne challenge, które będziecie mi pisać na bieżąco. Wpadłem sobie na taki pomysł. Zobaczymy, jak coś takiego w ogóle wyjdzie w praktyce. A wy w tym momencie możecie zostawić tego super kciuka w górę. Dobijmy pod tym odcineczkiem takie 4000 lajków. 4000 lajków i lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem z challenge. Po prostu nawalajmy mega aktywność pod tymi filmami i będą na bieżąco odcineczki z Yandere Simulator. Jak również napiszcie w komentarzu, ponieważ bardzo miło mi się to czytało, jak zadałem to pytanie w którymś z odcinków. Co robiliście przed chwilą, przed wejściem na ten filmik, co w tym momencie robiliście? To dokładnie przerwałem. Bardzo chcę sobie to poczytać. Tymczasem zamykam oczy, pani misiu. Dzisiaj będę miły, więc nawet jak nie wypadną kalesony, nie rzucę tobą. O tak, dzień dobroci, juhu! Więc zamykam oczy i ciśniemy random majteczki. Pycy, pycy, pycy. I 3, 2, 1, albo nie, 5, 4, 3, 2, 1, tu! Nie no, no dupa. Przecież w ostatnim odcinku, ostatni odcinek, który nagrywałem z Yandere Simulator, też była dokładnie jedna pozycja od kalesonów. To są jakieś jajca w tym momencie. Ale dobra, chodźmy sobie do szkółki. Dobra, nastał kolejny dzień, moi drodzy uczniowie, moi drodzy koledzy. Kurde, zawsze mnie to przygnębia. Wszyscy sobie chodzą w tych grupkach pięcioosobowych, a ja, kurde, jedyny sam. Chociaż nie, pan senpai też chyba jest sam. Czy też jesteś w jakiejś grupce, panie senpai? Ale dobra, bądźmy dzisiaj super cudowną uczennicą i zmieńmy buciki. Dzisiaj będę bardzo grzeczną uczennicą, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie ja mam swoje buciki. Ej, ziomek, o to dobra, zmieniłem buciki. Jestem super cudowną uczennicą. Nie obserwuj mnie, dalej jestem super cudowną uczennicą. I zacznijmy sobie z pierwszą rzeczą, która mnie zaintrygowała. Urhara, możesz zabrać telefon Kokonie w dzień, co dzwoni sponsor. I ciekawe, co będzie, jak zabierzesz jej telefon, a sponsor zadzwoni. Bardzo możliwe, że coś podobnego wykonywałem, natomiast niedawno wyszła aktualizacja, która pozwala nam zabierać wszystkim telefony. Inaczej w ogóle uczniowie reagują na to, gdy nie mają swojego telefonu, więc jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała reakcja Kokony przy aktualnym update'cie. Więc pyr i jedyne, czego potrzebuję w tym momencie, to szybciutko pójść po miskę wody. Dzień dobry, wiceprzewodnicząca, dzień dobry, koleżanki. I muszę szybko znaleźć Kokonę. Pyr. Telefonik chyba dzwoni gdzieś tam o 7:50 czy coś takiego, więc czasu mam w luj. Dobra, Kokona idzie, w ogóle jako pierwsza, więc w tym momencie ustawmy pułapkę. I prawdopodobnie ja jeszcze tutaj zatrzymam tych ludków. Zatrzymajcie się chwilkę. Dobra, dobrze, koledzy. I ty też się, koleżanko, zatrzymaj. Nie, ty, kurde, nie chcę drzebić. Odejdź, paszu won. Dobra, ty, koleżanko, chodź tutaj. Okej, cudownie. Kokona oblana. No jak to się stało? Jak ktoś mógł, kurde, tutaj położyć miskę z wodą? No jak pani Kokona? Uczniowie mają na ciebie wywalone. Mogliście coś powiedzieć, że o, jak mi przykro albo coś, a nie. Niby tacy przyjaciele, a co, pani Kokona, w dupie cię mają tak naprawdę. Dobra, pyr, zostaw telefonik, bo go potrzebuję do mojego challenge'a. No, idziesz? Dobrze. Dzięki za telefonik. Jak coś, to nie ja, nie? Jak coś, to nie ja. Dobra, zamknijmy, żeby nie było. Pyr. Okej, zobaczyła, że nie ma swojego telefonu w tym momencie. I teraz musimy zaczekać do 7:45, żeby faktycznie zobaczyć, co się stanie. Jakieś takie szpiczaste melony masz w tym momencie, Kokona. Coś ci się stało z tymi melonami? Dobra, i teraz będzie Kokona szukać tego telefoniku po całej klasie. Tak, szukaj tego telefoniku, szukaj, może go w końcu znajdziesz. Nie wpadniesz na pomysł, żeby, nie wiem, szukać go gdzie indziej, albo gdzieś, gdzie faktycznie dzisiaj już byłaś. To poszła do sali, w której jeszcze jej w ogóle nie było. Okej, to ma sens. Nie tam w korytarzu albo przy bucikach, nie, gdzieś, gdzie jej w ogóle nie było. Jesteś taka głupia, Kokona. Dobra, i teraz powinien być czas, 7:45. W teorii teraz powinien zadzwonić telefon. I co? Nie dzwoni? Nie dzwoni telefon. Chyba że coś spierniczyłem, ale nie, no o 7:45 zawsze dzwonił. W teorii w momencie, gdy ja go trzymam, to i tak ten telefon powinien zadzwonić, tylko że w tym momencie do mnie. I na przykład Kokona wtedy powinna powiedzieć: to ty masz mój telefon! O ty mendo! Okej, usiadła i jest tym wszystkim bardzo zaniepokojona, tak bardzo zaniepokojona, że przebiła swoje melony łapami. Masz. Już lepiej? Dostałaś telefonik, to się ciesz. Tak, patrzysz na niego. No, Kokona, patrzysz na niego. Tak, to jest twój telefonik. To jest twój telefonik, Kokona. Ale ty głupia jesteś. I tak jak mówiłem, na bieżąco sobie parę challenge będziemy robić, więc napiszę tutaj challenge Yandere Simulator. W opisie tego filmu macie linka do Discorda, możecie wbijać, ponieważ będziemy robić przeróżne rzeczy właśnie na tym Discordzie. Będziemy też pisać sobie zwyczajnie w niektóre dni. Ale dobra, stworzyłem sobie w tym momencie kanał. Oznaczę teraz wszystkich, everyone. Dzień dobry. Czy są jakieś challenge bądź rzeczy, których jesteście ciekaw w związku z nową aktualizacją? Jak tak, to piszcie, co sprawdzić, przetestować i zrobić. Dobrze, wyślijmy to do wszystkich osób i zobaczymy za chwileczkę, co tutaj ludziki odpowiedzą. Tymczasem lećmy sobie z kolejnym challenge'em, który wybrałem, a mianowicie: Urhara, mam takiego trochę baga. Weź majteczki, które są nazwane Skimpy Sexy Panties, ok? Jak będziesz w szkółce, włącz Yandere Kuna i podejdź do ściany tak, żebyś widział swoje majteczki, a potem spójrz na Yandere biodra. Boję się tego zrobić, boję się, że będę musiał coś blurować, ale sprawdźmy to. Ej, dlaczego się ze mnie śmieją? Poszedłem, żeby zakończyć dzień, przecież oddałem mi telefon. Ej, no bez jaj, nie miałem tego telefonu, naprawdę. Przecież oddawałem, widzieliście, że oddałem telefon. Walcie się, Mandy. Okej, zaczynamy. Skimpy, cutie, girly, sweet, stealthy, speed, kawaii, low, loud. Skimpy, dobra, to jest to, cutie, sexy panties. Okej, zakładamy sobie i idziemy w tym momencie do szkółki. Mam nadzieję, że coś się wydarzy w tym momencie. Dzień dobry, uczniowie! Przyszedłem tylko przetestować parę rzeczy, a mianowicie sprawdźmy tego Yandere Kuna, który jest pod ósemeczką. Dzień dobry, drodzy uczniowie! Idziemy sobie pyr. Cześć, panie senpai. Ja też jestem teraz panem senpajem, tylko troszkę bardziej przystojnym. Dobra, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie! Co dokładnie mam tutaj zobaczyć? No dupa mi trochę wystaje, czekaj, może tutaj podejdę do ściany. A może mam tak, wejść w tę ścianę. Czekaj. Wchodzę w ścianę, jestem w swojej dupie. I co teraz? Byłem w swojej dupie i nic nie widziałem. No ty, pani Yandere Kun, pewnie coś robię źle. Albo to nie działa, albo coś naprawili. Ale byłem w swojej dupie i nic nie widziałem. Okej, zobaczmy, co tutaj ludzie popisali. Mamy pierwszy komentarz: sprawdź, jak szybko da się przegrać w Yandere. Ma to dużo reakcji. Dobrze, challenge accepted. Więc w tym momencie nawet ustawię liczniczek, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak szybko da się przegrać. Pójdę sobie do main menu. Okej, moi drodzy, czas start. Lecimy, czekaj, a nie, dobrze, wczytuję się, więc cały czas challenge leci, jak najszybciej. Moi drodzy, przegrajmy, dobra, pyr. Wyzywam was, żebyście mnie pobili w tym momencie. Dawaj, pani Yandere, wczytuj się, mamy mało czasu, znaczy mam dużo czasu, ale im szybciej, tym lepiej. No, a was wyzywam, żebyście to też spróbowali, dawaj. No wczytuj się, głupia gro, no dłużej się będzie wczytywać, niż ja będę przegrywać. No, dawaj. Pani Yandere, dasz radę! Wierzymy w ciebie! Dawaj! Za twoimi marzeniami! Pędź, leć i się śmiej. Czy coś. Dobra, jestem. Tylko teraz muszę... Kurde, jak teraz najlepiej zginąć? Czekaj. Chyba najlepiej pójść po prostu do pani nauczycielki od WF-u i tutaj... O! Dobrze! Nie, do guidance. Nie chciałem do guidance. Flirtujemy z nią. I wychodzę do domku. Ej, nie udało mi się tego zrobić. Kurde. Przegrałem w takim wypadku. Lipa trochę, dupa z challenge'em. Dobra, uznajmy, że to się absolutnie nie liczyło. Mam teraz pewien plan, jak to zrobić, tak prawidłowo to zrobić. Dobra, odpalę, jak już będę w szkółce. Nie będę się po prostu ruszać, ale będziemy liczyć czas od momentu, kiedy będę w szkółce. Bo to się dłużej wczytuje, niż ja cokolwiek robię. Pani Yandere, proszę. Proszę, patrz, pomiziam cię kursorem. A nie mam kursora, to cię nie pomiziam. I teraz 3, 2, 1... Zaczynamy odliczanie w tym momencie. Pycy. Moi drodzy, trzeba was wszystkich załatwić. Znaczy nie mogę was wszystkich załatwiać, po prostu muszę przegrać. Pyr. Dawaj. Dobra, tutaj jest pani pielęgniarka. Wezmę sobie to. I teraz idę szybko do niej i próbuję ją załatwić. Jest! Wygrałem. Wal się. Próbuję wygrać challenge, wygrałem go w tym momencie. I teraz będzie heartbroken, jest heartbroken, wygrałem i było bardzo szybko. Moi drodzy, wyzywam was, żebyście to pobili i żebyście to zrobili jeszcze szybciej ode mnie. Urhara, sprawdź, czy jak ukradniesz komuś telefon i robisz nim zdjęcia majteczek, to będziesz mógł wyrzucić tego ucznia ze szkoły. To jest bardzo dobre pytanie, natomiast muszę się zastanowić, jak to dokładnie zrealizować. W tym momencie chodźmy sobie szybciutko w ogóle po jakikolwiek telefon tego ucznia. Pyr. Mam pewien pomysł, który w praktyce powinien zadziałać, ale oczywiście najpierw wyślą mnie do pani psycholog, no bo nie można chodzić z miską po szkole. Dzień dobry, miałem miskę, tak, to jest... Czekaj, przepraszam. Dobra, idź sobie, białowłosa, no odejdź ode mnie. Tak, chcę podnieść w końcu tę miskę, dobra, mam miskę. Super. Tutaj mamy naszą koleżankę dziwniutką, którą sobie zwamimy. Ją będzie najłatwiej w tym momencie oblać. Chodź tutaj, dziwniutka, chodź tu, dziwniutka. Idzie dziwniutka. Nie, absolutnie nikt. Nie ma świadków, miska nie... leżała tam cały czas. I zróbmy to w ten sposób, że wezmę sobie telefonik. Dobra, dzięki. Wezmę sobie i telefonik, zrobię parę zdjęć, oddam ten telefon InfoChan i później oddam go jej. Tutaj drugie save, teraz zmienię telefonik na wszelki wypadek i zrobię 2 telefonikami. Dobra, zrobiłem to jak coś 2 telefonikami. Nie pokazałem wam dokładnie tego, ponieważ pan YouTube by mocno na mnie w tym momencie krzyczał, ale idziemy sobie teraz do InfoChan. Pani InfoChan! Okej. Idziemy do InfoChan z tym telefonem. I podnoszę ten telefon. Dobra, zostawmy tutaj ten telefon. Tutaj jest twoja ławka, to trzymaj. Jak on się tu dostał? Nie było, a teraz jest! Jak to możliwe? A teraz sobie lepiej sprawdź, jakie ty tam zdjęcia miałaś. No i pytanie, czy InfoChan cokolwiek z tym zrobi, ale wątpię. Po prostu ma zdjęcia majtek na telefonie w takim wypadku. O nie, bo widzieli, jak robię te zdjęcia i się ze mnie śmiali. Ej, no bez jaja, ja tylko zdjęcia robiłem, ale to nie moje zdjęcia. To źle widzieliście, to dziwniutka, to dziwniutka była. To nie ja, to dziwniutka. Urhara, jestem zawieziona, bo jest nowa piwnica w Yandere Simulatora. Ja tego nie zobaczyłem w poprzednim odcinku, więc dobrze, dzisiaj zobaczmy sobie piwnicę. Wow, jaki drągal tutaj jest. Mamy na... O, ale teraz mają łóżeczko nawet nasze tutaj koleżanki. Ej, są 2 krzesełka. Jakaś książeczka nawet tutaj jest. Jak bardzo dużo teraz tutaj mamy rzeczy. Parę krzesełek, ale najważniejsze, że teraz nawet łóżeczko mają nasze koleżanki. Nawet chyba 2 łóżeczka. Nawet 2 łóżeczka mają, więc... nie można powiedzieć, że o nie nie dbam. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Dobijmy pod tym odcineczkiem bardzo dużo kciuków w górę. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Przypominam również o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusy. A ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asaksowi. Tymczasem trzymajcie się i hejos!